Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Wiemy, że tęskniliście. Że wam w sobotę, w niedzielę wam po prostu brakuje tego jak chleba. Mnie nie brakowało. Tobie nie? No to posmarujmy sobie dzisiaj troszeczkę Tomaszem Olbratowskim. Powoli milkną echa wizyty pana Andrzeja, prezydenta Dudy u Emila Kataru. Odżywmy te echa. Wbrew brzmieniu imienia i nazwiska, Emil Kataru to nie żaden Rumun, tylko właśnie Emil Kataru. Detalicznie nie wiadomo, po co nasz pan prezydent udał się do Kataru, bo cel wizyty przykryła styluwa Emila, która wywołała oburzenie wśród komentatorów bardziej patriotycznie nastawionych niż średnia. Generalnie pan Emil wygląda, jakby przed chwilą wyszedł z kąpieli. To pewnie brał prysznic, przyleciał służący i informuje: panie Emilu, wasza wysokość, gościa pan ma, jakaś Duda przyszła skądś. No i Emil Kataru wyleciał spod prysznica i odział się w to, co tam było pod ręką. No miał na głowie taki quasi biały ręcznik, jakby ubrany w coś jakby szlafrok w kolorze ręcznika, a na stopach miał, co wywołało największe oburzenie, klapki. Też białe, no właśnie na gołe stopy. Do kompletu no brakowało tylko białych skarpetek, torby z Biedry z paprykarzem z Lidla. A może pan Emil wziął klapki na gołe stopy, bo ma haluksy i potrzebował trochę luzu w spodnich częściach kończyn dolnych? Może Emil Kataru chciał pokazać naszemu panu prezydentu, że mu słoma z butów nie wystaje? W każdym razie, na przykład nasz pan Andrew w porównaniu z panem Emilem wyglądał godnie. Garniak, śledzior, obuw w skarpetesie do pary. No, był niepotrzebny kontrast. Na drugi raz nasz prezydent powinien przyjść na spotkanie z Emilem Kataru, nie wiem, no, w kąpielówkach i zdmuchanym jednorożcem, bo widzicie, w polityce trzeba wyczuwać konteksty.